Dzień dobry. Prawidłowe dobranie balansu bieli w fotografii cyfrowej bywa poważnym problemem. Szczególnie początkujących fotografów. Złe ustawienie opcji balans bieli może skutkować zdjęciem o nienaturalnych i niechcianych kolorach. Bardzo odmiennych od tych, jakie fotografowana scena miała w rzeczywistości i jaka była widziana naszym okiem. Skąd wynikają problemy? Jak właściwie ustawić balans bieli i dlaczego warto o te ustawienia zadbać zawsze przed sesją, jeśli fotografujesz w JPG. O tym opowiem w tym filmie. Już na początku mojej opowieści chciałbym zaznaczyć, że fotografowanie i zapisywanie plików w formacie RAW uwalnia nas od wielu problemów związanych z precyzyjnym ustawieniem balansu bieli podczas fotografowania. Balans bieli ustawimy już podczas wywoływania plików w edytorze. Jeśli jednak fotografujesz zapisując pliki w formacie JPG i są one potem pokazywane światu, to należy przed naciśnięciem spustu migawki zadbać o prawidłowy balans bieli. Jeśli będzie błędny, to najczęściej nie uda nam się go optymalnie skorygować w programach graficznych. Jeśli patrzymy na jakiś przedmiot, to ma on pewien widziany przez nas kolor. Istotny jest fakt, że kolor przedmiotu zależy od właściwej barwy tego przedmiotu oraz od tego, jakiej barwy światło pada na ten przedmiot. Zatem mamy tu pewną bardzo istotną sumę kolorów, o której bardzo często się zapomina. Ta sama scena z grupą pewnych przedmiotów oświetlona odmienną barwą światła, będzie wyglądała, Zupełnie inaczej. Dlaczego? Sprawa jest niezwykle prosta. Człowiek, a raczej oko ludzkie, widzi dowolny kolor, na przykład żółty jako żółty, niezależnie od tego, czy ogląda go w świetle słabej żarówki, czy w słoneczny, jasny, piękny dzień. Nasze oczy, w połączeniu z mózgiem, nauczyły się widzieć tak, że na siatkówce oka wyciągamy informacje o rzeczywistych kolorach. Przedmiotów i na ogół całkowicie odrzucamy informacje o barwie kolorze światła, jakie pada na ów przedmiot. Jednak z punktu widzenia fotografii musimy pamiętać o wspomnianej uprzednio sumie kolor obiektu plus barwa światła, które nań pada i jest przez przedmiot odbite. Pamiętajmy też, że widzimy za pomocą dwojga oczu, a aparat ma jedno, co też wpływa na odbiór światła i świata. Fotografii cyfrowej aparat fotograficzny widzi świat bez naszych możliwości, wynikających ze współpracy oko, mózg. Tutkwi zasadniczy problem, który już sygnalizowałem. Aparat widzi świat inaczej niż my. Rejestruje wszystko takie, jakie jest, czyli kolor przedmiotu bez separacji barwy światła, jakie na przedmiot pada. Tak sfotografowana scena jest potem na ogół pełna nienaturalnych, fałszywych kolorów. Na przykład, zdominowanych przez żółcie albo błękity. Widzieliśmy i zapamiętaliśmy co innego, a aparat zarejestrował odmienny obraz. Inżynierom odpowiedzialnym za budowę aparatów zależy na tym, by odtwarzane kolory były jak najbardziej zbliżone do tego, co widzi człowiek, by wyglądały na zdjęciu jak najbardziej naturalnie lub zgodne z naszym postrzeganiem rzeczywistości. Dlatego w procesorze obrazu aparatu umieszczone jest odpowiednie oprogramowanie, które analizuje widziany przez urządzenie obraz. Upraszczając, odnajduje ono najjaśniejszą część ujęcia i podejmuje decyzję, że to jest biel. Ta informacja wraz z kilkoma innymi dotyczącymi światła zostaje wykorzystana do otworzenia pozostałych kolorów, które w efekcie zostaną zarejestrowane na matrycy aparatu. Tak działa automatyczny balans bieli. Niestety, w niektórych sytuacjach ustawienie automatycznego balansu bieli może zawieść. Nawet pobieżny rzut oka na jakąkolwiek scenę dowodzi nam, że to, co najjaśniejsze w danej scenie, nie zawsze musi być idealnie białe, lub my nie chcemy, aby było białe. Dlatego producenci przewidzieli możliwość ustawienia innych wariantów balansu bieli przez fotografa, stosownie do jego oczekiwań oraz barwy światła padającego na scenę. Warto pamiętać, matryca światłoczuła nie rozróżnia kolorów, a jedynie natężenie światła i dopiero zastosowanie mozaiki filtrów nad matrycą i obróbka przez procesor aparatu daje zdjęcie kolorowe, o ile zapisujemy pliki w formacie JPG ponieważ kiedy zapisujemy pliki w formacie RAW rejestruje on jedynie wartość odpowiadającą kolorowi na jaki czuły jest ten piksel. To doprowadza do ciekawej sytuacji, bo jeśli fotografujesz zapisując pliki wyłącznie w formacie RAW, to na podglądzie aparatu widzisz plik JPG, który by powstał przy danych ustawieniach aparatu wprowadzonych w tej chwili oraz na histogramie widzisz podgląd układu świateł i cieni tego JPG. Prawdziwy RAF, jego kolorystykę oraz histogram zobaczysz dopiero w programie służącym do jego wywołania. Zachęcam Cię do subskrypcji mego kanału, pozostawienia kciuka pod filmem i pamiętaj o dzwoneczku podczas subskrypcji. Dziękuję. Cała matryca pokryta jest szachownicą mikroskopijnych filtrów, jeden nad każdym elementem światłoczułym. Połowa pikseli jest czuła tylko na kolor zielony, 25% na niebieski i kolejne 25% na czerwony. Z tych trzech kolorów konstruowane są wszystkie inne kolory i ich odcienie. Podobnie jest u ludzi. Czopki umożliwiają widzenie kolorów przy dobrym oświetleniu. Jednak warto pamiętać, że każdy z nas widzi kolory nieco inaczej, dlatego w fotografii trzeba czasami odwołać się do pewnych stabilnych wartości. Taką wartością jest temperatura źródła światła, która określa kolor emitowanego światła. Jednostką są kelwiny, nie stopnie kelwina, tylko kelwin. Każde światło ma swoją temperaturę. Oto kilka przykładów: świeca 1000 kelwinów do 1500 kelwinów światło wschodzie czy też zachodzie słońca 2000 kelwinów do 3000 kelwinów żarówka o ciepłym świetle 2500 kelwinów do prawie 3000 światło jarzeniowe od około 2700 do 7200 w zależności od rodzaju tej jarzeniówki Światło słoneczne w dzień 5000 do 6000 kelwinów, błyskawica 15000 kelwinów do 22000 kelwinów. Trudno te dane zapamiętać, dlatego w aparatach fotograficznych zaproponowano nam rozwiązanie oparte na piktogramach oraz możliwość ustawienia temperatury według kelwinów oraz według wzorca. Ustawiając tryb auto balansu bieli, pamiętajmy, że zadziała wówczas algorytm działający w ograniczonym zakresie temperatur, który nie obejmuje dolnych i górnych wartości, czyli zaczyna się od około 3-4 tysięcy kelwinów, a kończy na około 7000 tysięcy kelwinów. Dlatego w zwykłych scenach, światło dzienne, pochmurny dzień i tym podobne, tryb auto balansu bieli może sobie całkiem skutecznie i nieźle poradzić. Ale np. przy świetle żarowym zaproponuję błędne rozwiązanie, bo już ono ma temperaturę poza skalą. Wówczas, jeżeli chcemy poprawnie ustalić balans bieli, mamy, jak już wspomniałem, ustawienia predefiniowane, zapisane w pamięci aparatu, które rozróżniamy dzięki ikonkom oraz wyświetlanym nazwom, np. Na światło dzienne, światło żarowe, pochmurnocien i tak dalej. Mamy też ustawienia manualne, zarówno według wzorca, jak i możliwość wyboru temperatury w kelwinach. Jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam swoje kursy fotografii w formie filmów wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu kurs podstaw fotografii. Bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji. Zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych, praktycznych porad i przeprowadzi Cię krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o swoje doświadczenia, przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro, kurs fotografii krajobrazowej, kurs fotografii podróżniczej portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety kursów. Kupując zestawy kilku kursów już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmów, wideo znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zachęcam, naprawdę warto. Wiem, że na początku fotograficznej drogi bardzo ciężko jest rozpoznać temperaturę światła oraz wybrać najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej, że nie jest ona zgodna z naszymi odczuciami, ponieważ temperatura światła świecy to przecież około 1500 kelwinów. A naszym zdaniem jest to światło o ciepłej barwie, która według naszych doświadczeń powinna być wysoka, powiedzmy 8000 kelwinów. Jasne światło jeżeniówki może mieć około 8000 kelwinów, a my nazwiemy je zimnym. Tak na zasadzie ogień i śnieg, ciepłe i zimne. Już kilka razy zaznaczyłem w swoich fotograficznych opowieściach, że często chcąc robić dobre zdjęcia, musimy porzucić nasze potoczne rozumienie rzeczywistości. Co robić, jeśli nasze zdjęcia mają niechcianą przez nas kolorystykę? Nie ma wtedy innej rady i trzeba dokonać wyborów. Musimy zadecydować, który z balansów bieli daje naszym zdaniem najciekawsze rozwiązanie i czasami pogodzić się z faktem, że coś nie do końca będzie idealne. Można wykonać kilka zdjęć z różnymi wariantami balansu bieli, stosując piktogramy albo stopnie Kelvina i potem wybrać to optymalne. Lub jeśli czas oraz warunki na to pozwalają, skorzystać z ręcznego ustawienia balansu bieli według wzorca. Proszę pamiętaj, że w wielu modelach współczesnych aparatów widzisz na wyświetlaczu lub w elektronicznym wizjerze Jaka będzie ogólna kolorystyka zdjęcia po wybraniu balansu bieli? Możesz wówczas zadecydować na podstawie tego wyglądu, czy taka kolorystyka Ci odpowiada. Ustawianie balansu bieli według wzorca przebiega odmiennie w różnych modelach aparatu i trzeba do jego opanowania skorzystać z instrukcji obsługi. Czasami polega na sfotografowaniu szarej lub białej kartki w świetle, w którym fotografujemy i w czytaniu tego zdjęcia jako wzorca bieli. W innym wypadku wystarczy wskazanie takiego wzorca i zapisanie w pamięci aparatu bez konieczności wykonania zdjęcia. Technikę tę z pewnością opisuje precyzyjnie instrukcja Twego aparatu. Jeśli wykorzystamy szarą kartę np. podczas sesji portretowej lub modowej, to bez problemu ustawimy potem dobry balans bieli w postprodukcji. Jednym z narzędzi do ustawiania poprawnego balansu bieli podczas wykonywania zdjęć są też zewnętrzne filtry, np. ExpoDisc. Jednak aby z nich korzystać, należy posługiwać się nieco wcześniej techniką ustalania balansu bieli według wzorca. W programach do obróbki takich jak Lightroom, Photoshop, Wzorzec bieli wykonany na początku sesji może posłużyć jako wzór do korekcji serii zdjęć wykonanych w tym samym oświetleniu. O tym też już zresztą wspominałem. Musisz też pamiętać, że wybierając ustawienia balansu bieli, pozostają one zapamiętane przez aparat do kolejnej ręcznej zmiany. Jeśli wybierzesz balans bieli np. do światła żarowego lub ustawisz powiedzmy na 6000 Kalwinów lub czytasz według wzorca. To nie dziw się, że kolejne zdjęcie wykonane w odmiennych warunkach oświetleniowych ma nierealne kolory. Nowa scena może być oświetlona światłem o innej temperaturze i znowu trzeba poprawnie ustalić balans bieli. Ustawianie balansu bieli jest działaniem kreatywnym, podobnie jak cała fotografia. Często dla osiągnięcia ciekawych efektów warto przekraczać granice związane z realistycznym oddaniem barw. Fotograf decyduje, jak widzi świat i jakie ma być jego zdjęcie, ale jednocześnie warto, by przed samym sobą miał uzasadnienie osobistych wyborów i nie maskował błędów warsztatowych, wynikających np. z zaniedbania ustawień balansu bieli, przekształcając nieudane zdjęcie kolorowe w czerń i biel. Jeżeli chcesz jeszcze więcej wiedzieć o fotografii i ustawieniach aparatu podczas fotografowania, koniecznie zobacz ten zestaw filmów, w których wyjaśniam podstawy fotografii. Dziękuję za wsparcie finansowe kanału i do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!